Ojca mnie, boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko... Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Przede wszystkim chciałem pogratulować pomysłodawcom. To już dzisiaj 12 raz spotykamy się. Przede wszystkim chciałem pogratulować Państwu tych przepięknych palm, tych stroików wielkanocnych, przepięknych pisanek. To, co Państwo robicie, to jest jeden z bardzo ważnych elementów kultywowania tych pięknych naszych tradycji. I za to chciałem bardzo, bardzo serdecznie Państwu podziękować i pogratulować. Szanowni Państwo, w związku z tym, że za tydzień będziemy obchodzić najpiękniejsze i to najważniejsze święta, święta wielkanocne, pozwólcie Państwo, że złożę wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt, świąt spędzonych w gronie najbliższych, świąt, w których znajdziecie Państwo czas na odrobinkę zadumy, refleksji i przede wszystkim świąt, w których będziecie mogli Państwo dzielić się tym, co w przyszłości będziecie mogli wspólnie robić. Także przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i wszystkiego dobrego. Jeżeli Pan Wójt pozwoli, bo nie wiem, może nie będzie to źle przez Państwa odebrane, ale przed nami za tydzień wybory, więc w związku z tym, że nie było zebrania wiejskiego w Przerucinie, ja rozumiem, że połączyliście Państwo te dwa elementy, więc Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo gorąco poprosić Państwa, abyście w najbliższych wyborach poparli Pana Piotra Kazimierskiego na wójta gminy Dreby. Już mogę powiedzieć, dziękuję bardzo. Wystrzegamy się do tej kampanii wyborczej, ale czasy są takie, że niestety nie da się do końca wystrzec i jakoś się za to nie ucieramy. Ja dziękuję bardzo za te ciepłe słowa, pełne życzliwości. Powiem w ten sposób. Szanowni Państwo, w polityce rzadko zdarza się przyjaźnie, a zwłaszcza takie, które trwają długo. Natomiast jeśli chodzi o naszą przyjaźń, myślę, że będę, nie przekroczę pewnej linii zażyłości, jak nazwę Mariusza, Mariusz Ciebie Twoim przyjacielem. Proszę Państwa, tak jest. Od pierwszych dni naszej znajomości doszliśmy do wniosku, że wspólnie możemy na tej ziemi zrobić bardzo dużo. I bardzo dobrze się stało, że onegdaj pan Mariusz najpierw został przewodniczącym Rady Powiatu, a na chwilę obecną od dłuższego czasu i jak najdłuższego przed nim, mam nadzieję, jest starostą powiatu bielskiego. Powiatu, który wreszcie życzliwie spojrzał na tą ziemię. Wreszcie życzliwie spojrzał na Międzyrzeczyznę i wreszcie życzliwie spojrzał na gminę Dreby. Wszystko, co wokół nas, to skomunikowanie, te drogi, te inwestycje, które dzięki panu staroście możemy realizować, to jest ogromna jego zasługa. Rozumiemy się bez słów, wspieramy się jak tylko umiemy, bo w zgodzie i we współpracy tkwi sukcesy klucz do wszystkiego. Bardzo cieszę się, że te słowa wybrzmiały i jest mi bardzo niezmiernie miło z tego powodu, że od ciebie właśnie, Mariusz, który masz ogląd na cały powiat, o czym wcześniej wspomniałeś, te, zakładam, że szczere słowa uznania wypłynęły, ale jeśli udało mi się Państwa do siebie przekonać i zadowolić przynajmniej w tym dostatecznym stopniu oczekiwaniami na inwestycje wszelakie, to jest też ogromna zasługa Pana Starostwa. Gdyby nie inwestycje z jego strony, z jego udziałem, gdyby nie przeorganizowanie środków w ten sposób, żeby one do samorządu górskiego trafiały, to nie mielibyśmy tak pięknych dróg, chodników, remontowanych obiektów kultury, takie jak chociażby te tutaj. I nie bylibyśmy, nie stalibyśmy się centrum etnograficznego życia naszego powiatu, bo to też dożynki organizowane tutaj, wrzucenie światła na nas, wyróżnienia, które dzięki zorganizowaniu pana starosty nasze koła gospodyń wiejskich i twórcy ludowi i zespoły świetlacze otrzymywały to natchnienie właściwie na ten kierunek. Być może jestem o tym przekonany, że tak by się stało, nie miało miejsca. Proszę Państwa, cieszę się bardzo z tej wyjątkowej niedzieli, bo
już 12 lat rzeczywiście, ale zawsze ta niedziela palmowa jest wyjątkowa. Pamiętacie Państwo nawet ten budynek jeszcze przed remontem, jak wyglądał. Zawsze to słońce zaglądało do okien. Zawsze było tutaj jakoś tak wyjątkowo. Dla tego klimatu, dla tego nastroju warto tu być. Cieszę się, że Państwo jesteście z nami, że Państwo gospodni wiejskie zespołu śpiewacze. Nasi strażacy, mieszkańcy Żerocina są tutaj. Jesteśmy w przeddzień świąt, najpiękniejszych świąt, ogarniętych wiosną, pięknym klimatem, tą nadzieją budzącego się życia i nie to poczucie wspólnoty, tak ważne, bo o nią nam chodzi przy budowaniu wszystkiego w naszej gminie, w naszej powiecie. Państwu się udzieli, niech to poczucie wspólnoty Państwo ogarnie, niech to poczucie wspólnoty tego szacunku do siebie nawzajem będzie jakby nicią, która nas wszystkich będzie wiązać tą taką siłą, która nas wszystkich zwoli. Bo to jest nam potrzebne. Budynki ważne, drogi ważne, chodniki, wszystko. Samochody, sprzęt. To wszystko jest ważne, ale to jest tylko narzędzie. Jeśli się spotykamy, gromadzimy, wymieniamy się życzliwością, czy w klubach seniora, czy w klubach gospodyń wiejskich, czy w jednostkach OSP, czy właśnie za pośrednictwem władz samorządowych, wtedy jesteśmy siłą, proszę Państwa. I teraz nic nas nie pokona, żadna wojna nas wystrasza. Bo każdy myśli nie tylko o sobie, ale myśli też o innych. Tego Państwu życzę, żeby tego u nas było jak najwięcej. A kultura, którą dzisiaj szerzycie, dzięki palmą, stanką, jest tą taką osnową wszystkiego. Tylko człowiek, który jest bezpieczny, który jest syty, który jest związany z ziemią, potrafi coś takiego pięknego wytworzyć. To jest jakby emanacja jego oddania dla wspólnoty ziemi, z której się wywodzi, tradycji, którą jest napinowy. Także dziękuję Państwu za obecność. Panie Starosto, dziękuję za ciepłe słowa. I pamiętajcie Państwo, w starości potrzebne jest nie tylko poparcie. W starości jest potrzebne ogromne poparcie. Bo to, że Stalin został radnym, to wiemy. To jest świetne, co robi. Ale pan radny powiatowy Mariusz Filip już za 2 tygodnie ma być starostą. Tam dzień mi daje, żeby się odebrali. No pół. Zaraz mają go wybrać szybko. Bo jest to nasza, szanowni Państwo, racja stanu. Nam się to słoneczko chwilowo zaszło, no zaraz znowu wróci, które świeci na gminę, teraz gminę, czy znać, nie zachodziło za jakieś tam cienie tamte wschodniej strony powiatu, więc musimy być silni, twardzi, gotowi i zagłosować tak, żeby to dobre, co nas ogarnia, nam się po prostu ta styczniowa zakończyła, a to dobre, co prowadza pan Mariusza. Mariusz, dziękuję Ci, przyjacielu, drogi, i życzę powodzenia w wyborach. Czuję się tu jak w domu. Żelazny szczególne miejsce zajmuje w moim sercu, dlatego że tutaj rozpoczynałam karierę dyrektora w gminie Drewno Państwo, więc jak usłyszałam, że dzisiaj spotykamy się i mam taką szansę być z Wami, to z całym sercem pocieszyłam się i dziękuję za to, że mogę z Państwem być. Drodzy Państwo, piękna tradycja, bardzo cieszę się, że wszyscy ładnie się włączamy, że kultywujemy to, co jest polskie, to, co jest piękne, to, co jest nasze. To, o czym nie możemy zapomnieć, co jest naszymi korzeniami i w tej napływie kultury masowej, tego napływu, tego wszystkiego, co przychodzi ze świata zewnętrznego. Jest nam to potrzebne, jest ważne, bo musimy być nowocześni, musimy się rozwijać, ale tradycja i korzenie są niezbędne. Niezbędne do tego, żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy mogli czuć się Polakami i takie właśnie dni jak dzisiaj pozwalają nam uchowanie naszej tożsamości i świadomości narodowej, naszej małej, regionalnej ojczyzny w gminie Drewno. Za co się bardzo się cieszę z tego i dziękuję Państwu, wszystkim Państwu za to, że tak pięknie kultywujecie tradycję, bo muszę Wam powiedzieć, że Żerocin, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jakoś szczególnie chcę Państwu się przygotować. On naprawdę jest wspaniałym miejscem. Tutaj żyją bardzo dobrzy ludzie, którzy dbają o wszystkie jednostki funkcjonujące na terenie wsi Żerocin, i o szkołę, i o straż, i koło gospodyń miejskich, które jest naprawdę bardzo, bardzo prężne. Chciałabym Państwu złożyć serdeczne życzenia wielkanocne, korzystając z tej okazji, że mogę do Państwa zabrać głos. Zdrowych, wesołych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, drodzy Państwo. Mądrych decyzji wyborczych także Wam życzę, żebyście myśleli o tym, kogo wybieracie, żeby to była świadoma i przemyślana decyzja, żebyście wybierali ludzi stąd, ludzi, którzy troszczą się o wszystkie rzeczy, które są Wam niezbędne i potrzebne do egzystencji.